Czym jest High Day? Mieliśmy kiedyś coś takiego z Kacperem, że mówiliśmy alternatywny styl życia, czyli że chcielibyśmy pracować tak, jakbyśmy chcieli pracować. High Day. My generalnie robimy wszystko, jesteśmy agencją 360. Jesteśmy od tego, żeby pomóc i załatwić pewne rzeczy. Czy to są produkcje wideo, są landing pages, tworzenie e-commerce'ów, czy reklama. Możemy każdą gałąź marketingu klienta obsłużyć. Jaki był totalnie mój początek? Zaczęliśmy działać najpierw jako właśnie marka odzieżowa. Ja zresztą z drugiego stopnia studiów rezygnowałem, żeby ją założyć. Jeździliśmy na różne targi, spotkania branżowe i podczas tych spotkań podchodzili do nas ludzie, oglądali rzeczy, rozmawiali z nami i mówili o fajne rzeczy, ale też fajny branding. Fajnie wygląda jakby cała wasza otoczka wizualna, kto to robił. Bo to było duże doświadczenie i naprawdę wiele się nauczyłem o sobie, o branży, o przedsiębiorczości, o wszystkim. To jest w ogóle totalnie fajne, że my codziennie robimy coś innego. Ta dynamika w pracy to jest coś, bez czego myślę, że nie mogłabym w takim codziennym życiu biznesowym, pracowniczym funkcjonować. Jestem ze swoją żoną od 17 roku życia, więc od liceum. My gdzieś tam od razu wiedzieliśmy, że będziemy mieć wspólną firmę. W ogóle jak się poznaliśmy, pamiętam, i przyszłam do Kacpra do domu i zobaczyłam rysunek. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś w ten sposób rysował. Ja jestem stricte od takich estetycznych, wizualnych aspektów. Ja typowo jestem odpowiedzialna za tabelki, za biznes, za cyfry. Organizacyjno-biznesową stronę High Day'a. Jesteśmy jak yin i yang, no ona jest totalnym moim przeciwieństwem. Mix and match, takie określenie. Jak się pracuje z rodziną? W zasadzie nie znamy innego życia, jak praca razem. Nie ma jakichś niedopowiedzeń, lojalność jest stuprocentowa. Możemy sobie ufać, czyli w zasadzie, jeżeli jest zaufanie, no to wtedy już można razem przenosić góry. I też na pewno to, że gramy do jednej bramki. Więc już chyba nic więcej nawet nie potrzeba. Gdyby nie było tej drugiej osoby w biznesie, no to w ogóle myślę, że w życiu bym się nie porwała na to. Dla mnie czym jest rodzina? Czymś zupełnie najważniejszym w życiu. Miłość, Bóg, rodzina i to jest, można powiedzieć, na ostatnim miejscu, ale odwrócić się rękę, to jest na pierwszym miejscu. Pewnie sobie nie wyobrażaliśmy w ogóle zaczynania biznesu gdzieś indziej. No i mamy totalnie niesamowity zespół, też trafiliśmy na wspaniałych ludzi. Jesteśmy małym zespołem, ale dzięki temu też w sumie takim zżytym jak rodzina.